Ryszard. Dzień dobry, kotka Agata. Poproszę rezerwację dla Państwa chuj. Nawet nie będę czytać, słuchajcie, bo teraz jak czytam, to mnie dreszcze przechodzą. Mściech, mścięta, mści, mścik, mścina, mściw. Ha! Cześć, mam na imię Lena, jesteście na kanale dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. A dzisiaj porozmawiamy o polskich imionach, bardzo dziwnych, specyficznych, starych imionach, dzisiaj rzadziej używanych, na takich imionach, które na mnie zrobiły duże wrażenie, ba, powiem Wam szczerze, że nawet wybór mojego męża był zależny od tego, że zrobiło na mnie wrażenie jego imię. Co prawda, to było drugie imię, a nie pierwsze, co też jest taką polską osobliwością, że macie tutaj po kilka imion. Zawsze tego trochę zazdrościłam, bo ja mam tylko jedno, ale chętnie bym sobie jeszcze kilka przybrała. Tak jak w Japonii, wiecie, jest podobno taka tradycja, że jeżeli człowiek się zmienia, przechodzi pewne etapy w swoim życiu, to nadaje mu się jakieś inne imię, kolejne. No, a my powracamy do imienia. Omawialiśmy już z Wami i polskie różne powiedzonka śmieszne, tak? I pisaliście swoje pomysły. I tutaj również liczę na Wasze wsparcie. Jeżeli ktoś czuje się na tyle otwarty, że napisze, być może jesteś posiadaczem oryginalnego imienia, które się wyróżnia od innych. Czasami takie imiona potrafią dokuczać, czasami ich nie lubimy, tam złościmy się na swoich rodziców, że nam nadali takie imię, tak? Czasami jest, no bywa taka moda na nadawanie imion seriali jakichś popularnych albo na takich staropolskich, staropolskie imiona, tak? Jeżeli jesteście nosicielem takiego imienia, to koniecznie napiszcie. Ja myślę, że to jest niesamowicie ciekawa sprawa i ważna. Zaczynałam z jakiegoś powodu nieświadomie wszystkie wywiady, które kręciłam z ludźmi, od pytania o imię, czy człowiek wie, co znaczy jego imię, bo wierzę głęboko, że to ma ogromny wpływ na życie. Mówi się, że jak statek nazwiesz, tak on i popłynie. I zachęcam Was dzisiaj do spojrzenia na swoje imię pod troszeczkę innym kątem, szczególnie dla nosicieli imion niezwykłych i rzadkich. Spotkałam w swoim życiu kilka osób, którzy to byli... Dwóch miałam dyrektorów, którzy nosili bardzo oryginalne imiona. Jeden to był Odyseusz, z czym to był Rosjanin. I nie wiadomo skąd i jak rodzicom przyszedł do głowy taki pomysł nazwać swojego syna Odyseuszem. Bardzo nietypowe imię dla Rosji. Inny to był Rodion, co też takie było wyróżniające się imię. I oni obydwoje, tych dwóch dorosłych mężczyzn, podzielili się kiedyś tym, że nie cierpieli tych swoich imion, będąc dzieckiem. Że po prostu bardzo chcieli zmienić, jak tylko dorosną i bardzo mieli ogromny żal do swoich rodziców. Ja wierzę, że no, imię to nie jest przypadek, to jest jakaś taka swoista droga, a szczególnie te rzadkie imiona. Wracając do swojego męża, tak, opowiem Wam taką prywatną sytuację, gdy po raz pierwszy zwróciłam na niego uwagę i chodziło o imię niezwykłe, a dokładnie o całą sytuację. Wyobraźcie sobie, szkoła podstawowa, jest klasa, pani wpisuje początek roku, wpisuje jakieś uwagi do dziennika i pyta wszystkich o imię. I gdy dochodzi kolej do Dominika, tak ma na imię pierwsze. On mówi swoje pierwsze, po czym pytanie zostaje zadane o drugie imię. On wypowiada i cała klasa wybucha głośnym śmiechem, a ja wtedy po raz pierwszy odwracam głowę i w ogóle zauważam tego człowieka, bo wcześniej go nie widziałam. Mój mózg go nie rejestrował. Dopiero na te dziwne imię jakby tak zareagował, tak? A drugie imię to było Ścibor. Ścibor. Takie staropolskie imię. Wszyscy się śmieją, a on tak odważnie zaczął pytać się, gdyby i co w tym takiego. No jakby, wiecie, nie schował się, nie zawstydził się, tylko tak podjął taką dyskusję i to zwróciło mnie swoją uwagę. No jakby czymś się wyróżniał. Nie był taki jak wszyscy. Jeżeli wasze imię wam dokucza, to pomyślcie na to, że no Kasi jest milion, nie obrażając żadnej Kasi, tak? Jeżeli jesteś taki oryginalny, to... No to nie jest przypadek. Poszperałam, poszukałam takich oryginalnych polskich imion, które mogą być zabawne. Nie tylko myślę dla obcokrajowca, tak? Bo ja Wam tutaj przedstawiam jakby od strony obcokrajowca, ale ja myślę nawet dla samego Polaka. Ja Wam teraz podam kilka takich przykładów i razem spróbujemy omówić i zrobić taką burzę mózgów, z czym Wam się to imię kojarzy, czy byście takie imię nadali swojemu dziecku, tak? I też opowiem w troszeczkę w szerszym zakresie, jak to wygląda na całym świecie, czy wszystkie imiona można nadawać, gdzie są najbardziej oryginalne pomysły na imiona. No i też zahaczymy troszeczkę o tematykę imion takich nadawanych na przykład firmom.
bo też zdarzają się bardzo, bardzo śmieszne. Zaczniemy jednak od ludzi. Zobaczcie, takie imię, Mściwuj. Mściwuj. Na początku ciężko mi było wymówić, ale teraz już jest ok. Mściwuj, z czym Wam się kojarzy? Skąd może to imię, co może oznaczać? Jakie jest pochodzenie? Mściwuj pochodzi od zemsty. Zemsta. Już tak troszeczkę napinę, tak? Taki jakbym był mściwy. Staropolskie zdrobnienie od tego imienia i innych imion pierwszym członem mści. Można w skrócie powiedzieć mstarz, mięścięta, miestek, miestko, mścich, mścina. W ogóle dla obcokrajowców mega pole do popisu wymawiania polszczyzny, tak? Bo wszystkie ści. Mściech, mścięta, mści, mścik, mścina, mściw. Ha! Ponieważ czytam go kolejny raz, nie robi na mnie wrażenia, ale za pierwszym razem zrobiło ogromne wrażenie. Następne imię, uwaga. Cicierat. Teraz pauza. Co może oznaczać? Skąd pochodzić imię Cicierat? Oczywiście pomyślałam tego teraz, że pod kątem tego, że teraz bardzo popularny jest wegetarianizm i weganizm, można by pomyśleć, że to chodzi o ciecierkę i że ktoś jest rad, że ją je. Ciecierat. Stawiałam Ci talerz ciecierzycy i mówisz ciecierat, rad. Ale nie, nie o to chodzi. No, rad być zadowolony, cieszy się, tak? Ale z czego on się cieszy? No, dawajcie, słuchajcie, strzelajcie. Ciecie rad. Ciocie, chodzi o ciocie. Człowiek widzi ciocie i się z niej cieszy. Ciecie rad. Ten, który jest życzliwie nastawiony do cioci. O jaką ciocie chodzi, historia już milczy. Dzisiaj w przedszkolach nie mówi się już pani, tylko mówi się ciocia, więc ciocia zyskała taki bardziej szeroki kontekst. No, jest no niesamowite, uważam, że bardzo takie oryginalne, tak? A co powiecie na takie imię? Wojorat, siostrorat, mamorat, tatorat. Idąc z tą ideologią, można takie imiona powymyśleć, tak? No dobrze, teraz takich rzeczywiście istniejących, starych imion. Uwaga, miłodziad. Na początku się może wydać dziwne to dziad, szczególnie dziad w różnym kontekście jest używany. Staropolskie imię męskie, miłodziad. Miły i dziad. Dziad to jest jako przodek, tak? Starszy ktoś z linii męskiej. Czyli mogło oznaczać człowieka miłego swemu dziadkowi. Zobaczcie, jak tutaj też ta konotacja z rodem, tak? Miłodziad, ktoś, kto jest miły swemu dziadkowi. Albo miłujący swojego dziada. Zobaczcie. Dalibyście na imię swojemu dziecku na przykład miłodziad, albo ciecierat, albo mściwuj. Jak Wam brzmią takie imiona? Dziadumiła, analogicznie, tak jak mamy Ludmiła po rosyjsku, to tutaj dziadumiła. Czyli kwestia znalezienia dziada, któremu będzie miła i jakby problemu tutaj nie widzę. Częstobrona. Studiuję obecnie psychologię i mieliśmy podane takie badanie, że łatwiej, bardziej lubimy osoby o łatwych imionach. Typu, jeżeli będzie Gertruda i Zosia, to mózg nas tak rejestruje, że bardziej nam się sympatycznie wyda Zosia, tylko dlatego, że jej imię łatwiej jest nam wymówić. A Gertruda, niezależnie tam od typu osobowości, będzie nas jak gdyby odpychać, tak? Że pod tym kątem też można spojrzeć, że takie cięższe w wymowie imię od razu jakby troszeczkę skazuje osobę na to, że będzie, nie wiem, mniej lubiana, mniej akceptowana, tak? To się robi taka bariera, ale to można też wykorzystać jako na plus. Myślę, że taki trening na pewno taka osoba przechodzi niezły. A propos, napiszcie mężczyźni, czy rzeczywiście jak jest na przykład, załóżmy, Zosia, przy czym te badania były robione, była na przykład atrakcyjna kobieta Gertruda i mniej atrakcyjna Zosia i mimo wszystko ta Zosia, przez to, że jest jakby taka bardziej swoja, tak? Tak łatwiej się wymawia, ona była wybierana chętniej przez mężczyzn. A Wy byście, co mężczyźni, wybrali taką bardziej atrakcyjną Gertrudę czy mniej atrakcyjną Zosię? Napiszcie to, akurat zrobimy takie badanie. No oczywiście, jeżeli chodzi o polski i rosyjski, to pewnie imię Tania wszystkich śmieszy, tak? Że Tania, Tania jest Tania. To taki już przymiotnik o zupełnie innym znaczeniu powstaje. A jakie Was imiona dziwią, śmieszą? Być może ktoś mieszka za granicą, podzielcie się. Być może ktoś nosi takie dziwne imię, a być może kogoś to swoje imię uwiera, a być może są nawet osoby, które zmieniły, tak? Bo będąc pełnoletnią osobą, możecie swoje imię zmienić. Mówi się, że wtedy zmieni się całkowicie los. Czy coś takiego odczuliście? Są imiona oczywiście, które są absolutnie zwykłe i dla nas, i oczywiste, nie wzbudzają żadnych emocji, normalne w cudzysłowie, ale będąc w innym państwie, może na nie
być różna reakcja. Ja powiem Wam, że przez te wszystkie swoje podróże starałam się tak te swoje dzieci międzynarodowo nazwać, bo mając w rodzinie kuzynkę Swietłanę, która większą część życia spędza w jakichś zagranicznych delegacjach i ona ma duży problem z tym, kilka tych spółgłosek naraz, Swietłana, nikt tego nie umie wymówić, więc ja pomyślałam, że tak, Wiktoria będzie dosyć łatwo i międzynarodowe. Jeżeli na przykład Agata, tak, Agata nie wydaje się żadnym takim imieniem jakimś szczególnie trudnym, ale na przykład jeżeli Agata przybędzie do Portugalii, to tamto imię oznacza kotkę, więc dzień dobry, kotka Agata. Amelia. Z Amelią jest trochę gorzej, bo jeżeli dziewczyna o imieniu Amelia przybędzie do Grecji, to tamto oznacza pewien zespół chorobowy, to jest. Amelia w Grecji oznacza wadę wrodzoną polegającą na niewykształceniu się kończyn. Także dosyć tutaj takie mocny niesie ładunek w Grecji akurat. Anka, Ania, zdrobnienie od Anki. Jeżeli będziecie w Szwecji i powiecie, że Anka, to zrozumieje Was tak, że jesteście kaczką. Anka po szwedzku znaczy kaczka. Beata wcale też nie będzie miała łatwego życia, szczególnie jeżeli wybierze się do Rumunii, bo Beata w Rumunii oznacza piana. No niektórzy żartują też, że Dorota w Rosji może mieć ciężko, bo Rot to jest buzia, tak jakby do buzi coś się wkładało, tak? Dorota. No chociaż tak dosłownie się nie mówi po rosyjsku Dorota, ale niektórzy uważają, że to jest zabawne. Marika jest też takie imię, jeżeli wymienić tam jedną literkę K na C, to w Hiszpanii na przykład to będzie oznaczać homoseksualną osobę. Marika. Marta w Hiszpanii będzie oznaczać kunę. Ala. Niektórzy mówią, że Ala u wyznawców islamu może mieć skojarzenie z Allahem. Tak, Allah, Allah. Kamil, jeżeli chodzi o męskie imiona, w Bułgarii może kojarzyć się z wielbłądem. Jarek, jeżeli jesteś nosicielem imienia Jarka, to musisz uważać w Turcji, ponieważ to Jarek bardzo przypomina Jarik, a Jarek po turecku to oznacza męski narząd rozrodczy. Michał z kolei brzmi troszeczkę podobnie jak azjatyckie powiedzenie Michał. Jacek w Anglii może się kojarzyć z Nacak, to oznacza można. Kuba, Kuba dla Amerykańców to jest po prostu Kuba, państwo na Morzu Karaibskim. A Ryszard dla wielu obcokrajowców brzmi po prostu śmiesznie, bo nie da się tego wymówić. Ryszard! Tak, teraz troszeczkę dla rozbawienia opowiem Wam o imionach rosyjskich, które powstały w czasach takiej komuny, propagandy. Ja nie spotkałam, szczerze mówiąc, w swoim życiu żadnej osoby o takim imieniu, ale na studiach mieliśmy taki rozdział, że pokazano nam, że takie imiona były wymyślone. Ja bym chciała bardzo zobaczyć tę osobę, która te imiona wymyślała. Nie przypuszczałabym, że do takich imion można się domyśleć i stworzyć imiona takie typowo propagandowe, niosące takie, wiecie, jakieś polityczne hasła, co jest nie do pomyślenia dla mnie, ale jako ciekawostkę Wam przytoczę kilka takich najbardziej perełek. Moją osobistą perełką to jest imię Kukucapol. I tutaj chodzi o kukurydza, caryca, pól. Kukurydza jest carycą pól. To chodzi o tego, zapomniałam teraz nazwisko, o pana, który mocno tą kukurydzę zasiewał w tamtych czasach. Podpatrzył w Ameryce i to jest z tym związane. Das Wsemir. To jest męskie imię, das Wsemir, das zdrastwuj wsemirne rewolucje, czyli niech żyje rewolucja ogólnoświatowa. Das dranagon, das zdrastwuj narod gandurasa. Wiecie co, tego nawet nie da się wymówić, co dopiero, żeby to nazywać kogoś tym imieniem. Ja próbowałam znaleźć, czy rzeczywiście ktoś taki jest o takich imionach, bo to, że to jest taka teoria, tak jak ktoś wymyślił, to nie znaczy, że ktoś tak nazwał swoje imię. Powiem szczerze, że ciężko mi było znaleźć. Jakieś takie znalazłam, ale mniej, bardziej neutralne, tak? Tak, jeszcze taka była Dasdrasperma jakaś, co bardzo tak brzmi groźnie, a tam chodziło o Dasdrastwuj rewolucję 1 maja. Więc tutaj rzeczywiście, no mnie to napawa takim przerażeniem, te imiona, chociaż kiedyś bardzo mnie to śmieszyło. I jest ich bardzo dużo. Agitrop. Nawet nie będę czytać, słuchajcie, bo teraz jak czytam, to mnie dreszcze przechodzą. W każdym razie był taki okres, że wszystko tam 1 maja, rewolucja, Stalin, tam Stalina, tak, takie imiona Lenina, no coś pod tym kątem, coś takiego też istniało, tak. No dobra, żeby nie kończyć na takim akcencie, to na czym skończymy? Kilka Wam pokażę takich śmiesznych nazw, nie tylko ludzi, ale na przykład jakichś firm, czy budynków, czy sklepów, które mogą dziwnie brzmieć w innym języku. Na przykład Klotz.
smak tradycji, tak? Wyroby wędliniarskie najwyższej jakości z polskich produktów. Fast food tu kupa. Jaki to język? Turbo cipa. Nie wiem z jakiego to państwa, ale też dla Polaka może być zabawne, tak? Tutaj taki, no o chuj, to jest taka nazwa znana kosmetyków. Dziewczyny, napiszcie, czy ktoś używał i czy działa. O chuj, tak, takie kremy. No tutaj mamy cyc, sklep, mamy taki cipa, sklep i elektroodbyt. Też sprzęt do dupy, można by powiedzieć, tak? Żarówki. Kto nie korzystał z żarówki tej firmy? Powiecie mi, kto nie korzystał? Bo ja miałam w domu kiedyś, chyba w Polsce są dosyć popularne, tak? Tutaj jeszcze raz, ta firma Ohui. Jeszcze wam anegdotę opowiem, bo kiedyś mieliśmy w pracy państwo z Wietnamu, chyba z Wietnamczycy to byli, trzeba było zamawiać hotel, pamiętam. I moja szefowa bardzo się krępowała i czerwieniła, bo musiała zarezerwować na nazwisko Hui, jakby państwo Hui. Ja proszę cię tą rozmowę telefoniczną. Bo proszę rezerwację dla państwa chuj, proszę, dla państwa. Tak, tak bywa, nie ma co się śmiać. No i tutaj taki środek bardzo piękny na komary. Można pomylić z innym środkiem, no ale jak gdyby rysunek wskazuje, że jednak środek jest na komary. Jeżeli znacie jeszcze jakieś takie przewrotne nazwy, czy śmieszne, tak, no firma Uroda, o tym opowiadałam po rosyjsku, na przykład firma Uroda, to jest bardziej urod jako brzydel, tak, to też by ta firma kosmetyczna nie przeszła i w drugą stronę są różne śmieszne. Jeżeli znacie, to podzielcie się, bardzo chętnie poczytam i koniecznie piszcie, jeżeli posiadacie oryginalne imiona, koniecznie piszcie, jeżeli one Wam się nie podobają, albo jeżeli wiecie, co oznacza Wasze imię, bo to jest też bardzo ciekawe. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.